Pomysłów i spekulacji prezydent Andrzej Duda ujawnił swoje intencje. Za chwilę połączymy się z naszymi reporterami Weroniką Korol i Brianem Kasprzykiem, który jest przy Nowogrodzkiej, a na początek Weronika Korol, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dobry wieczór. W wieczornym orędziu prezydent zapowiedział, że desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej mówił, że jest dwóch poważnych kandydatów. Co spowodowało, że wybrał właśnie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości? Prezydent tutaj powoływał się na długą parlamentarną tradycję. Mówił, że zazwyczaj jest tak, że to właśnie członek ugrupowania, które wygrało wybory, jako pierwszy otrzymuje szansę utworzenia nowego rządu. Mówił również, że tak zapowiadał również w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Dlatego podjął taką decyzję. Mówił również, że jeżeli nie udałoby się Mateuszowi Morawieckiemu stworzyć nowego rządu, to jest krok drugi. I to wtedy Sejm wybierze na premiera swojego kandydata, a on bezzwłocznie go powoła po to, aby dać mu możliwość tworzenia nowego rządu. Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. Teraz przed Mateuszem Morawieckim czas tworzenia nowego rządu. Po powołaniu będzie on miał 14 dni na swoje exposé i jeżeli uda mu się zdobyć sejmową bezwzględną większość, to wtedy zostanie on premierem. Opozycja już komentuje decyzję prezydenta, mówiąc, że jest to granie na czas, ponieważ z Prawem i Sprawiedliwością nikt nie chce rozmawiać i nie ma mowy o żadnej koalicji. Dodatkowo Donald Tusk wspomniał dzisiaj, że w ten sposób może dojść do ośmieszenia nie tylko premiera Mateusza Morawieckiego, ale całego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak mówiłem, będą chcieli ukraść jeszcze kilka dni. Szkoda, czy dwa, czy trzy tygodnie. Będzie to trochę dłużej trwało. Ja nie rozumiem, tak powiem szczerze, dlaczego pan prezydent Duda naraża na takie przykre upokorzenie pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego i cały PiS. Bo tak naprawdę dowiedzą się teraz ode mnie, za godzinę od wszystkich pozostałych i każdego dnia będzie widać, jakie to jest niepatriotyczne, nieobywatelskie. Strata każdego dnia to jest strata dla naszej ojczyzny. To jest strata dla wszystkich Polek i Polaków. A jeżeli chodzi o polityków PiS-u, to oni cały czas nie tracą nadziei. Jak mówią, uda im się zdobyć tą parlamentarną większość, a exposé premiera Mateusza Morawieckiego na pewno z taką większością zostanie przyjęta. Opozycja twierdzi cały czas, że niestety, ale koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nie będzie, a umowa szeroko opozycyjna, koalicyjna jest już gotowa do podpisania i niedługo ujrzy światło dzienne.